Zaczynamy, moi drodzy. Godzina dziewiąta. Dziesiąta, chciałem powiedzieć. Ale zaczyna się sezon grillowy. Wszyscy wychodzą na zewnątrz, bo jest zielono, bo jest ładnie, jest słonecznie. I dzisiaj wjeżdża, uwaga, 12 śmiałków od marki Develi od 1845 roku. Robią sosy. W domu światła nie mieli, podłogi nie mieli, glazury w domu. Ale już sosy robili. Tylko mam ze sobą, jestem profesjonalistą, przygotowałem nawet sosierki. Mam talerz pełny moich ulubionych, znaczy moich, moje dzieci uwielbiają te kabanosy. Kabanosy z indyka marki Tarczyński, które zajadają w ilościach hurtowych. Czas na grilla, już możecie zakupić tą przyprawę do grilla. Oczywiście złocisty napój. Przedstawmy uczestników, bo jest ich nie 11, jest ich 12. Develi Sweet Chili, sos w stylu chińskim, słodko-ostry, jest nawet ilustracja. I co mi się podoba, że wszystko to jest czytelne, wszystko jest utrzymane w fajnej kolorystyce. I z tyłu bardzo fajna informacja o tym, do czego możemy dany sos przypisać i do jakich dań on pasuje. Spróbuj z sajgonkami, owocami morza i rybą. Do wieprzowiny? Nie. Z czosnkiem w stylu chińskim. Ocet spirytusowy, paprykę, olej rzepakowy, sól, skrobie, chili, czosnek i całą resztę. I co jest ważne, produkt jest bezglutenowy, odpowiedni dla wegan, dziewczyny, i w dodatku nie ma żadnych wzmacniaczy smaku. Czy pan Develi to on jeszcze żyje, jak on ma na imię? Opakowanie wrzuć do żółtego pojemnika, to też jest fajna sugestia. Przy ulicy Batalionu Platerówek 3 w Warszawie firma Develi Polska. Także sos, zobaczcie, mówię i już gruczoły pracują. Develi sos do hot dogów i wrapów. Polej na parówkę z dodatkiem musztardy i kurkumy. Czy on już jest gotowy? 430 gramów, odpowiedni dla wegan i z naturalną solą kamienną. Tego trochę mniej, bo dzieci moje do obiadu wczoraj troszkę zużyły. Develi sos słodko-kwaśny. I to jest magia marketingu. Tato, tato, zobacz jaki on ma kolor. Taki sam jak w McDonaldzie. Te kurczaczki, które są zrobione, wiecie, oglądaliście te filmiki, jak są robione te kurczaczki. To nie są takie kurczaczki, to są takie, wiecie, to jest taka pasta kurczakopodobna. Jedno jest pewne, jest to gotowy słodko-kwaśny sos na bazie przecieru morelowego i jabłkowego. Spróbuj z kurczakiem, z nachosami. Moreli 16% przecieru, a jabłek 7,5%. No nie ukrywajmy, jak ktoś lubi owoce, no to, to chyba będzie mu smakowało. Musztarda Develi Premium. Polecam ten smak. JC Develi. Jest nawet zdjęcie pana Develego. Długie włosy miał za ucho. Miał przedziałek czesany na bok. To oryginalna kompozycja o klasycznym, ostrzejszym smaku. Tutaj kolor taki, no wiecie jaki? No taki troszkę właśnie mniej musztardowy. Jest to gotowy sos majonezowy z kapustą i kurkumą w stylu duńskim. Idealny do ryb, idealny do hot dogów i do pieczonych ziemniaków. Samuraj sezamowy. Oglądałem film Ostatni Samuraj. Pozdrawiam z tego miejsca Toma Cruza. Łagodny, łagodny. Fajnie, że aż zdublowali tą nazwę. Idealny do sałatek, idealny do grillowanych warzyw. Jest to sos sezamowy z sosem sojowym i kurkumą w stylu japońskim. Pamiętasz, Szpilbuś, tego youtubera znanego? On w Japonii mieszkał. Gończysz! Niesamowity chłopak. I jaja są z chowu z wolnego wybiegu, czyli te kurki wolno sobie biegają, wolno, wolno. Sos Develi do frytek. Holandia, Belgia. Oni zajadają niesamowite ilości frytek z majonezem lub z jakimiś sosami na bazie majonezu. I tak jest właśnie w tym przypadku. Z pieprzem, miodem i octem winnym. Uwaga, guma ksantynowa. No to brzmi dobrze. Musiałem przerwać nagranie, bo przyjechał pan od licznika prądu. Pozdrawiam go serdecznie, bo już ustaliłem z nim. Ile ma być? Ile ma być, ale też ustaliłem z nim, ile dziennie musi opędzlować domów. 300 domów. Zawsze się pytam o takie rzeczy. Musztarda Develi Premium Sarebska. Chłopiec wegański, który jest tutaj narysowany, ma język tak do góry. Ciekawy food trip. Food trip i jest narysowany samolot, czyli ten sos podróżował. Carolina barbecue w stylu amerykańskim, słodko-pikantny. Oh yes. Spróbuj z kiełbasą. Spróbuj z grillowanymi warzywami. Spróbuj z serem halloumi. A ja nie mam sera halloumi w domu. Tennessee barbecue. Byliście kiedyś w Tennessee? Idealne do steków, kurczaków i żeberek. Sos hamburgerowy Develi. Zobaczcie, jaki hamburger jest narysowany. Idealny do burgerów, burrito i wrapów. I czosnkowy, który był tyłem, ale to jest właśnie ten czosnkowy. Bo pierwszy kęs będę zawsze robił łyżeczką, a dopiero drugi będę maczał ulubionego kabanosa moich dzieci. Więc zaczynamy testowanie.
Deweli do frytek w stylu belgijskim. Od razu lecimy z grubej rury. Wszystkie one tak samo się otwierają. Mają tutaj taki celofan, którego się trzeba pozbyć. Ja sobie od razu śmietnik przygotuję. Zaraz zobaczymy, jaki ma dzióbek i czy dobrze leci. Tak jak przy poniedziałku. Mocno octowy, tak mi się wydaje. To jest to niby ocet winny, więc ten ocet jest taki dość mocny. Ujej, bardzo octowy. I ten ocet jest taki no bardzo dominujący tutaj. Do czego ja bym go użył? Tylko i wyłącznie do frytek i nie za dużo. To nie jest mój smak zupełnie. Ja tutaj nie czuję pieprzu i miodu. Tutaj zabrał mi przyjemność. Przepraszam cię, Deweli do frytek, ale niestety lądujesz po złej stronie mocy. No. Było biało, teraz będzie na pomarańczowo. Sweet chili w stylu chińskim. Dabzie, dabzie. Klasyczny z finiszem bardzo pikantnym. Pierwsze wrażenie, słodycz, kwasota, delikatna nuta cytryny czy też trawy cytrynowej i na końcu finisz pikantny. Do Saigonek, to wiecie jak on by wjechał? Wjechałby szybciutko. Ten myślę, że będzie bardzo wysoko w dzisiejszym rankingu. Do czego bym go dodał oprócz Saigonek? Do kurczaków. Filmuś poszedł, ale muszę pochwalić, bo dzisiaj przyszedł w takim stroju niesamowitym, jakby był raperem i naprawdę bardzo fajna piżamka. Tutaj chciałem mu pogratulować. Deweli sos hamburgerowy. Kiedy ostatnio hamburgera jadłeś, Polaku? Do hamburgera? Ja jestem jakoś taki tradycjonalistą, więc ja generalnie lubię ketchup. Pachnie fajnie. Zioła, połączenie ketchupu, majonezu. Ogórek i cebula. Ta cebula jest chyba bardziej wyczuwalna. Delikatny, na bazie przecieru, on by się fajnie komponował z takim rapem z kurczaka. No ja jestem na tak. Nawet chyba bym go dał przed tym chili. Ta końcówka ogórkowo-cebulowa jest taka, tutaj, że to warzywo na końcu jest, to dodaje takiej unikatowości. Lecimy dalej. Musztarda premium sarebska. Klasyk. O, wypadł płyn. Zawsze tak jest przy tych musztardach, że... Na początku woda, która się skomasowała, wypada. Klasyk. Jest goryczka, delikatnie ostra, dobra. Do kiełbasy, ojej. Bierzesz łapę, jesz kiełbasę, zagryzasz bułką i idziesz w świat. Jak mama, czy obecnie żona moja, zrobią rosół. Wyjmujemy to mięso i to gotowane mięso z musztardą taką i bułeczką. Nie ukrywam, że lubię jak jest w tubce, tak jak tutaj, że można wycisnąć tą musztardę, bo jak otworzysz ten słoik i otworzysz go raz, drugi, trzeci, no to już ona nie jest pierwszej czy drugiej świeżości. A tutaj jest to wszystko zamknięte, sterylne. Idzie na dobrą stronę mocy, jestem na tak. Samuraj sezamowy, sos w stylu japoński. Wiecie, że co mnie łączy z Japonią? No przede wszystkim postać Tsubasy Ozory. Tutaj ukłony dla klubu Arvid Wiązowna, jeden z... Graficiarzy, przepraszam, chyba związane z Legią Warszawa, z tego co mówili. Kapitalne graffiti na budynku klubowym. Właśnie z Tsubasą Ozorą. Tsubasa Ozora i Wakabayashi, legendarny bramkarz i napastnik. Każdy z nas oglądał Kapitana Jastrzębia. Captain Hawk, czyli po prostu Tsubasa. Czy poczuję tutaj, jakby siedział obok mnie Tsubasa Ozora? Idealne ma być do sałatek, grillowanych warzyw i kanapek. No czuję sezam. O Jezu. Sojowy, strasznie słony, aż mnie wykrzywiło. To jest zupełnie nie mój smak. Niby do sałatek, grillowanych warzyw i kanapek. Do kanapki na pewno nie. Strasznie sezamowe. Przepraszam cię, ostatni samuraju sezamowy, ale wylądujesz niestety. Dołączysz do kolegi frytkowego i... No. Smoky barbecue, taki wiecie, smoky. Ależ ma barwę. Wydawało mi się, że ten z Tennessee to będzie barbecue, ale raczej ostry. On nie jest w ogóle ostry. On jest mocno pomidorowy i dymny. Ale ostry nie jest zupełnie. Ale jest dobry. Jest to dobre barbecue. Do żeberek jak najbardziej. Do kurczaków? Może też, ale chyba za bardzo jest taki neutralny, bym powiedział. Zawsze możemy, jeżeli dla kogoś jest za mało pikantne, posypać sobie na talerzyku troszkę tego, a obok dać po prostu innego ostrego sosu i zrobić tak zwanego miksa. Do czołówki, czyli do hamburgerowego i do sweet chili troszkę jednak brakuje. No i wjeżdża, uwaga, Deweli sos do hot dogów i wrapów. Powiedziałbym słoneczny albo słomkowy. Czym pachnie ten sos do hot dogów? Musztardą. konsystencja taka raczej gęstsza. O Jezu. Jakie słone! Co to jest?
Chyba tutaj kucharzowi się sypnęło tej soli, wiecie, tak z grubej rury. No nie. Na bazie musztardy i kurkumy, ale wiecie co ja tu odczuwam? Tłuszcz, olej. I ma takie wrażenie takiego tłustego, takiego niezdrowego, takiego... I to chyba jeden z najgorszych, chyba nawet gorszy od tego japońskiego samuraja. A to jest jakiś sztuczny twór, który jest totalnie bez sensu. Musztarda premium de Veili. Grillowana. Grillowa musztarda. No to na grilla ktoś po nią sięgnie. Tak, wtorek, 6 rano. Przebijają się tutaj jakieś kawałki gorczycy. Przebijają się jakieś kawałki czegoś czerwonego, co przypuszczam może być papryczką. Duże są te kawałki gorczycy. Patrzę, co to może być to czerwone. Ja wiem, co to może być. To może być krew. To są jakieś przyprawy. Delikatnie bym nawet, powiedziałbym nawet, że delikatnie pikantna. No to jest taki typ musztardy, którą śmiało możecie dolać do karkówki. Do karkówki jest jak znalazł. I ta jest naprawdę na dobrym poziomie. 4 do 3 na plus. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i wjeżdża on, de Veili sos słodko-kwaśny, już delikatnie naruszony przez moje dzieci do obiadu. No ale barwa jest charakterystyczna. Rzeczywiście przypomina to jakiś przecier, w tym przypadku jabłkowo-morelowy. Wręcz 1:1 skopiowany, albo może to nawet jest ten sam, sos co w maku. Ten sos, który często dzieciaki wybierają w Happy Mealsach. Słodycz, na końcu kwasota. Charakterystyczny smak, idealny do właśnie różnego typu nuggetsów. Ja myślę, że on idealnie by się sprawdził też przy tych paluszkach rybnych przy piątku. I stawiam go wysoko, moi drodzy. Stawiam go tutaj. Na razie na miejscu 3. Carolina Barbecue w stylu amerykańskim. Teraz będzie Carolina. Tylko nie wiem, czy chodzi o North Carolina, czy bardziej o Carolina, wiecie, tą papryczkę Carolinę. Pachnie bardzo dobrze. Pachnie zachęcająco. Pachnie przygodą. Wyczuwalne barbecue, ale to właśnie takie barbecue, które ja lubię. Musztardowo-pikantne niż pomidorowo-łagodne. Czy powiedziałem to trochę jak Mateusz Borek, czy nie? Dymny, musztardowy, w środku kawałki gorczycy z przełamaniem w słodyczy, chyba w postaci miodu. Tak, jest miód. Nic więcej nie potrzebuję. Nic więcej nie potrzebuję w tym. To będzie mój sos. Mógłbym napisać cześć. Mam na imię Piotrek. Polecam. Remulada w stylu duńskim. Co to jest? Co to wypływa? O ludzie, co to było? Co to wypadło z tego worka? Ojej, strasznie tłusty i kwaśny. Kapusta. Ojej. Ja nie jestem fanem tego sosu, bo jakbym się chciał naspierdalać kapusty, to bym sobie kupił kapustę. Kapusta jest na pierwszym, drugim planie. Ta kurkuma, która zabarwia to mocno kwaśny przez kapustę, że jak dodasz go do jakiegokolwiek dania, to on zdominuje to danie. Ląduje tutaj. No i ostatni, absolutnie klasyczny, łagodny sos czosnkowy. Czosnkowy. Od razu już co widzę po opakowaniu, duże kawałki ziół w środku. No ja nie ukrywam, że od jakiegoś czasu, jak robię sos do pizzy często czosnkowy, ja coraz częściej wybieram ten jogurt naturalny. To chyba dlatego, że robię się coraz starszy, ale po prostu bardziej mi smakuje. Czosnkowy. Nie przesadnie słony. Nie sprawia wrażenia tłustego. To jest chyba na plus. Poprawny. Nie jakieś nagle oczarowanie, że zrobiłbym od razu wielkie oczy i powiedział wow. Ale jest poprawny. Ląduje po dobrej stronie, ale do faworytów mu daleko. Matematyczny bilans wygląda następująco. 3-8 do 4. Borussia Legia. Jednym słowem, piłkarski wynik. 8 do 4. Tych 4 nie warto. Dałbym takie dwie grupy. Grupę pościgową, która goni ten peleton i te 4, które są zdecydowanie top. Zwycięzca może być tylko jeden. De Veili Carolina Barbecue, sos w stylu amerykańskim. Sos, który łączy w sobie pikanterię, musztardowość, miodowość i zajebistość. Drugie, sos hamburgerowy, fajna końcówka cebulowo-ogórkowa, czyli sos sweet chili w stylu chińskim. A ile wydaliśmy pieniędzy na te wszystkie przyjemności, moi drodzy? Ja je kupiłem na specjalnym stoisku, które było zrobione z jakiegoś kartonu z napisem De Veili, gdzie było napisane, że właśnie zaczyna się sezon grillowy. Kupiłem go w moim osiedlowym sklepie spożywczym. Sweet chili, czyli jeden z faworytów dzisiejszych zawodów. 7,95. Hamburgerowy również w czołówce. 6,49. Musztarda sarebska. 6,49. Do hot dogów również to samo.
Barbecue Tennessee 7,95. Ten Carolina, czyli zwycięzca, 7,95, niecałe 8 zł. Dalej, 6,95 za słodko-kwaśny, 6,49 musztarda grillowa, sos do frytek 7,95, czosnkowy 6,49 i samuraj 7,95. Nie, czy być może jest jakiś jeszcze inny sos de Veili, którego ja nie dostałem, a jest absolutnym sztosem? Napiszcie też, ile kosztowały u Was w sklepach, no i przede wszystkim, z czym te sosy jecie? Czy to jest drób, czy to jest wołowina, czy to jest wieprzowina, czy to są może owoce morza. Ja jednym słowem jestem z tych testów zadowolony. Firma de Veili, która robi sosy od 1845 roku, potrafi to robić. Pozdrawiam Was smacznie ze studia imienia Ariany Grande. Do następnego razu. Cześć.